Hi YouTubers, cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy wspólnie pakowali prezenty. Pokażę wam dwa sposoby. Jeden pewnie już gdzieś widzieliście, bo jest dość popularny i też go stosowano już lata temu. A drugi, jak ładnie i starannie zapakować jakiś prezent i jak to ładnie ozdobić. No to co dużo gadać, oglądajcie. Na początku zaczniemy od pakowania pudełek. Ja tu mam akurat takie pudełka po butach. I zaczniemy od tego, że wyznaczymy sobie środek tego pudełka. Teraz wbijemy tutaj pineskę, ale to powiem wam później, o co chodzi. Teraz musimy zmierzyć dokładnie, jakiej wysokości jest pudełko. Ja tu mam akurat 4 cm. Wyznaczyć całą ilość, która wejdzie nam do środka, czyli otoczy całe pudełko, i będziemy mogli ją od środka zakleić. I teraz będziemy musieli sobie zrobić mniej więcej 6 cm, żeby te 2 cm nam weszły do środka. Jeżeli nie macie wystarczająco długiej linijki, to po prostu zaznaczcie sobie kilka punktów na kartce, które później po prostu możecie połączyć ze sobą. Teraz jak macie tutaj już jedną część wyznaczoną, teraz musimy je obrysować. I mamy tutaj nasze linie poboczne. I od tego miejsca właśnie musimy wyznaczyć też 6 cm. Jak widzicie, tu jest mnóstwo pracy i musimy robić to ze szczególną precyzją, ale chodzi o to, że właśnie w te pudełka możemy zapakować rzeczy, które są jakieś dla nas bardzo ważne, a pudełka oczywiście możemy zachować na przyszły rok. To co, moi drodzy, teraz zabieramy się za wycinanie. Bo jak widzieliście, zaznaczałem sobie takie rożki. Teraz je musimy wyciąć. Rogi są wycięte i teraz dokładnie robimy to samo z dużym pudełkiem. Smarujcie teraz środek dokładnie klejem. Pamiętajcie, żeby nie przesadzać z tym klejem, bo później przybije on na drugą stronę. I teraz dokładnie w ten środek postawcie pudełko. Teraz zagniemy papier do środka. I ja akurat wolę teraz użyć taśmy klejącej, która nam to mocniej utrzyma. Pamiętajcie, żeby brzegi dobrze podkleić. Ten kawałek, co wam zawsze wystaje, musicie troszkę zamknąć. I tak robimy z każdą stroną. Teraz robimy dekorację w naszym pudełku. Pamiętacie, jak na środku robimy w poprzednim pudełku dziurkę przez tą dziurkę na drugą stronę? I wtedy mamy dokładny środek pudełka. Jak już się przebiliśmy mniej więcej na środku, potrzebujemy teraz wstążki, piękne wstążki. Mamy tutaj dwa krótsze kawałki, dwa dłuższe i postaramy się jakby zrobić taki krzyżyk na środku. I teraz tutaj te dwa krótsze złączcie ze sobą, przełóżcie na pół i wtedy będziecie wiedzieli mniej więcej, gdzie jest środek właśnie. I wbijamy teraz do środka. I teraz nam jest potrzebny gorący klej. Tak jak wspominałem w poprzednich filmach, teraz gorący klej możecie znaleźć prawie wszędzie, w każdym sklepie budowlanym. Okej, teraz naciągamy nasze wstążki i przykleimy gorącym klejem. I tą naszą końcówkę zawijamy do środka. I teraz naciągamy całość i tak robimy z drugą stroną. Wstążki, co idą po bokach, zginamy właśnie na pół. Wtedy wiemy dokładnie, gdzie jest ich środek. I ten środek wbijamy pineskę. Teraz rozkładamy na boki
i sklejamy tak jak poprzednie kawałki. Teraz na środek możecie przykleić kilka dekoracji. Jeżeli podarowujecie komuś prezent, to na pewno się ucieszy, jak będzie tak pięknie zapakowany. Ok, moi drodzy, teraz czas na kolejny sposób. Bardzo prosty, jak widzicie tu mam książkę kucharską. Ten sposób jest szybki. Pewnie zawsze macie problem z tym, że jest mnóstwo tego papieru, że klejenie prezentów wam nie wychodzi, albo robicie to krzywo. To teraz przychodzę z opcją dla was. Wykorzystamy teraz materiał. To jest po prostu tkanina, biała tkanina, którą kupiłem w sieciówce. Sobie tutaj ściemnię, żeby było lepiej było to widać. Kładziemy na to księgę. I jak widzicie, mamy kwadrat naszego materiału i musicie go ustawić właśnie, żeby ten czubek nachodził właśnie na środek. Tak. Ok, teraz zawijamy górę z dołem na supeł. Mocno. I tą stronę wkładamy pod spód i tak samo drugą stronę wkładamy do środka. I to tyle, moi drodzy. Pięknie zapakowany prezent. Możecie wykorzystać jakieś stare sweterki, możecie pociąć na płótno lub materiały z lumpeksów lub z sieciówek. Bardzo tani sposób i możecie go wielokrotnie wykorzystać. Możecie teraz ładnie wpiąć parę gałązek do środka, jakąś śnieżynkę i parę dzwoneczków. To wezmę je na drucik, żeby się dobrze trzymały. I drucik możecie po prostu przypiąć do gałązki, którą wciśniecie w środek. Ja tu mam akurat plastikowe gałązki, ale wy możecie oczywiście użyć prawdziwych. Teraz tu przymocujemy naszą gwiazdkę, żeby nam też nie spadła. No i tak ładnie prezentuje się druga opcja. Mam nadzieję, że również wam się podoba, tak jak wspomniałem wcześniej. Ta jest bardzo szybka, możecie szybko zapakować prezenty. Nieważne jaką formę, po prostu używacie większą wtedy tkaninę. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapeczkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie sposoby. Jeżeli zrobiliście właśnie podobne prezenty, to koniecznie dodajcie zdjęcie na Instagramie. Ja wpadnę i polubię wam zdjęcie. Subskrybujcie kanał po więcej świątecznych filmików. To już chyba by było tyle na dziś. Trzymajcie się. Pozdro, DG.